Na wstępie muszę wszystkich poinformować, że odchodzę od streszczania każdego kolejnego odcinka audycji z Radia Samiec 2. Przemyślałam sprawę, obserwując to, co wyczynia i mówi pan redaktor. Można łatwo zauważyć, że człowiek ten żyje głównie swoimi wyimaginowanymi hejterami, chorobami i dolegliwościami, oraz od czasu do czasu raczeniem słuchaczy teoriami prosto ze swojej głowy, czyli z niczego. Redaktor ożywia się przy okazji unikalnych zdarzeń, jak miniona matura, oraz gdy ma udać się na kolejną rozprawę. Ale to podpada pod wcześniej wymieniony temat: hejterzy. Szkoda waszego czasu na słuchanie po raz setny tych samych tekstów. Redaktor jest mocniejszy niż adapter, gdyż nawet płyta zdarłaby się w miejscu. Hejterzy są grubi, hejterzy są grubi, hejterz, hejterz, hejterzy są grubi. A ponieważ na razie w jego zatęchłym od zaduchu jaskiń ludzi pierwotnych uniwersum nie dzieje się nic wartego uwagi, następny odcinek pojawi się, gdy redaktor wyskoczy znowu z teorią taką jak ta o współżyciu w obozowych burdelach czy o gadzi mózgu. Chyba, że w komentarzach zadecydujecie inaczej. Podejrzewam, że coś ważnego wydarzy się jeszcze w tym roku, ale o tym pewnie poinformuje pan Puma. Potem zapewne przez jakiś czas będziemy karmieni płaczem redaktora. Pożyjemy, zobaczymy. Dziś polecimy jak wcześniej. Streszczam kolejne trzy audycje. Audycja z dnia 6 maja. Początek to tłumaczenie się ze skasowania streama z dnia 5 maja. I tu od razu trzeba było strzelić Hejtera Łopatką przez web. Oddawaj foremkę. Ewentualnie. No trzeba się niestety zabezpieczać na wszelkie możliwe sposoby. Więc było nagranie tego pana, jak chyba źle mówił o pewnej nacji. W związku z czym takie nagrania mogą sprawić, że kanał miałby duże problemy, można by nawet chyba usunąć kanał. Więc to tak się robi, tak? robi się jakieś świństwo i potem natychmiast już się czeka, żeby go zgłosić. Dlatego też musiałem tego live'a natychmiast skasować. Raczej by się tak nie stało ze mną, ale. Już były 4 czy 5 akcji prowadzonych przez tego pana, co miałem z nim pierwszą sprawę w sądzie tego pana. Otyłego pana, można powiedzieć, delikatnie mówiąc. Dobra. Aha, tak, jak widać, jestem 130-kilowym grubolem, a ten kubeczek to jest naprawdę taki malutki, tylko ja mam taką tłustą, wielką. Kurwa, łapy. Tu mam tylko 130. Janusz, ma 200! Ja chcę więcej! Maruś, kurwa! Weź mi dopisz więcej! Kusko, ratuj! Pan Małek chce mi przylepiać dodatkowe kilogramy. Ratunku. Boję się, że mi dobije do pięćsetki. Albo 500 plus. Użytkownik Włosimierz, o którym przed chwilą była mowa, według słów redaktora i troli z samczego runa, miał pójść do więzienia już dawno. Wciąż jego sprawą żył redaktor, że już, już jadą po tego hejtera, by zamknąć go do sztumy. Niestety przemilczał zgrabnie, że w lutym zeszłego roku sąd pognał go z pozwem i zwrócił prokuraturze akta. Prokuraturze, która uprzednią tą sprawą umorzyła. Wiadomo zatem, że sprawa pojechała do Koszalina. I co? Cichutko było o tym, a żeby nie wyjść po prostu na głupka, zamiast uczyć się do matury, czy kończyć książkę, pan redaktor wysmarował kolejny pozew przeciwko tej samej osobie. Żeby się nie wydało, że raz już poniósł pieniaczą porażkę, nie podzielił się ze swoimi fanami informacją, że w kwietniu ruszyła druga sprawa przeciwko temu hejkerowi. Słyszeliśmy wszyscy, jak się o pozwanym wyrażał powód. Świetny ruch, brawo! E, na przykład moi krytycy mówią, że jestem leniem, że nie potrafię pokonać, no ale czy oni na przykład swoją nadwagę pokonali? Tak, no mają nadwagę, nie wiem, z, po kilkadziesiąt kilo smalcu, no i. Po tych utyskiwaniach nastąpiły kolejne. E, bo takich podpuch, no państwo nie wiedzą, ale cały czas są maile, wiadomości, no państwo tego nie widzą, kasuje, czy na mailu no, próbują w każdy możliwy sposób sprowokować mnie do jakiegoś wystąpienia, do powiedzenia czegoś przed sprawą sądową najbliższą. Następnie padło kilka zdań o maturze, która zdaje się być tym razem zdana przez redaktora. Żartowałam, wcale nie. Trudno było dotrzeć do tematu matury. No, ale ja Państwu powiem, że ja szanuję takich ludzi i podziwiam. Nie wie, no, że jest grupa ludzi, która poluje na każdy taki błąd, żeby udupić kanał, żebym przestał zarabiać, tak, żebym, no najlepiej, żebym gdzieś tam sobie w łeb palnął i bo i takie były rzeczy mówione i to nie, nie jeden raz. Okej. Okay. Dotarliśmy do matury. Ale najważniejsza była sprawa księdza. I co mnie uderzyło, odwieczny wróg kościoła katolickiego nagle w konfrontacji z jego urzędnikiem położył uszy po sobie. Gdzie odwaga? No tak, nie można było zawczasu wysłać pozwu do Kuri, ale zawsze można pozwać szkołę za straty moralne. No, i powiem Państwu, że byłem bardzo zdziwiony, ponieważ Pani zapytała, czy ktoś z Was ma coś przeciwko temu, żebyśmy się pomodlili przed maturą. No, powiem Państwu, że no byłem naprawdę zdziwiony bardzo mocno. No, tego nawet jak pisałem maturę, będąc młodym chłopakiem, czyli ćwierć wieku temu, 25 lat temu, mając 18 lat to nawet wtedy tego nie grali. I tutaj mówię modlitwa, no miałem poczucie totalnego fantazji, abstrakcja kompletna modlitwa przed maturą, ale ja nic przecież nie mam do, do księży, nie jestem antyklerykałem, po prostu nie podoba mi się jakby to powiedzieć, ująć polityka tej korporacji religijnej, bo to jest korporacja. Ma swój produkt, ma swoje reklamy itp. i itd. Etc. Czyli, krótko mówiąc, nic nie mam do księży, do ludzi wierzących. Często są to bardzo porządni ludzie. Po prostu nie podoba mi się to, co ta korporacja robi z poczuciem winy i jak utrzymuje w orbicie swojej władzy miliony, no w sumie ponad miliard ludzi, ale to jest tylko moje zdanie, państwo nie muszą się z tym zgodzić. Więc pani zapytała kilka razy, no tak spojrzałem, wszyscy milczą, no uczniowie widocznie bali się coś powiedzieć, może jest powtórka matury byłaby, no bali się może coś powiedzieć, bo nikt ani nie potwierdził, ani nie zaprzeczył. No ponieważ byłem, było mi już wszystko jedno, jako starszy pan, to zażartowałem, powiedziałem, że mi nie przeszkadza, to możemy się modlić, ale mówię, nawet Pan Dobry Bóg nie pomoże mi, żebym zdał maturę. A Pani mówi, o, to może nie będzie tak źle, ktoś zakichotał, taki się poczułem troszeczkę, Monton Silvople, tu zażartowałem, tu się młodzież śmieje, taki się poczułem, troszeczkę taki, no, nie wiem, nawet jak ten to... rarytas się taki poczułem, jakby taki rarytasek się poczułem. Omówienie matury oraz rozwijanie myśli oświetlanej przyszłości redaktora nie mogło nie zostać okraszone ulubioną rozrywką redaktora. Hej to a ja biedny nogi moczą w wannie. Zanim posłuchamy zazdrosnego jęczenia, przypomnę lub objaśnię nowym na moim kanale widzom, iż od ponad 16 lat nasz antybohater ma obsesję na punkcie człowieka zwanego blogerem. Po prostu swego czasu przegrał z nim w konkursie na bloga roku portalu Onet. Od tej pory wszędzie go widział, podejrzewał każdego, kto powiedział, napisał, choć jedno negatywne słowo na jego temat o to, że jest blogerem. Oględnie mówiąc, bloger od lat ma, że tak powiem, wylane na wypociny redaktora, gdyż to osoba wykształcona, szanowana, mająca hobby, no po prostu mająca życie. I chyba z tego względu Zadra, która tkwi w sercu redaktora, samotnika, okupującego nie swoje poddasze, zamiast przegnić i zostać wydalona z organizmu podczas paroksyzmów IBS z każdym rokiem wbija się coraz głębiej. Stąd ciągłe wspomnienia o wycieczkach po świecie blogera, o jego tytule naukowym, o wymyślonej schodzie w fabii w gazie na podwoziu Opla i co najważniejsze, stąd dążenie do zdobycia doktoratu. Pomyślcie sobie, moi drodzy. Czy trzymanie urazy do bliżej nieznanej osoby za to, że się z nią przegrało i że śmiała ocenić naszą twórczość jako mierną ponad 16 lat temu to objaw emocji naturalny dla przeciętnego człowieka? Chyba nie. Zazwyczaj po tak długim czasie godzimy się z większymi niż ta historia porażkami. I dużo ludzi jest jak beton, tak, no powtarzają, tak, ja już mam wszystko, tak, mam fabie tak, 50 koni, moczyłem stopy w górach hercu, tak. No, tacy goście są, no po prostu już się nie rozwijają. Mam wszystko, osiągnąłem wszystko, jestem człowiekiem sukcesu. Więc, jak ktoś się nie rozwija i utknie w tym przekonaniu, że on jest już, no, już na bardzo wysokim poziomie, no to taki człowiek nie będzie chciał się zmieniać, bo on nie może przyznać, że pewne przekonania, pewne poglądy na dany temat były złe albo niekorzystne, albo nieekonomiczne, prawda? No nie może się przyznać, bo by musiał uznać, że ta jego zajebistość jest niepełna, tak, więc tacy ludzie się nie rozwijają i można zobaczyć, no, że on jest na tym samym poziomie, tak, no nie rozwija się, tak, no jakby taki przykład wziąć, no był na poziomie, kilkanaście osób go słuchało czy czytało i nadal to kilkanaście osób, dwadzieścia odminęło i, no, czy tam niepełne dwadzieścia, kilkanaście co najmniej i nadal, no nie rozwija się, tak, czy go ktoś ogląda, no nadal nikt go nie chce oglądać, bo się nie rozwija, więc jest na tym stałym poziomie. No ale jak o tym mówię, żeby Państwo wiedzieli, no to się głosy zaczynają, dlaczego ciągle mówię o hejterach. No to jak nie mówię, no to, no to Państwo nie wiecie, że po prostu trzeba być ostrożnym i ktoś potem wrzuca rzeczy, które są wykorzystywane przeciwko mnie. Także no tak to wygląda. Jak Państwo się dziwią i, i widzą, że ktoś mi tam dowala, że za często mówię o hejterach, no to, no to sami Państwo widzą, jakie są potem konsekwencje dla mnie. Ktoś nie wie, potem, no potem są z tego bardzo duże konsekwencje dla mnie. Gdybym stracił kanał, no to tragedii by nie było, no ale... No ale bym dużo mniej zarabiał, pewnie bym musiał jakiś kredyt wziąć, zanim bym to odbudował wszystko, żeby mieć na opłaty, na życie, na ZUSy, rusy. Jestem zajebisty, w ogóle osiągnąłem wszystko, nie moczę stóp już w wannie jak plebs, tylko raz na parę lat w górach hercu, tak, nie jak plebs, tylko jak już jakiś ple miliarder niemalże, no to bym się nie rozwijał, na tamtym poziomie byłbym niżej, ale ponieważ się rozwijałem, no to jakoś tam to leci, tak, i dochodzimy do ważnych słów redaktora. Będziemy wszyscy trzymać go za słowo. Ja nawet znalazłem dla niego dogodne miejsce, gdzie jest radio i mógłby w nim rozsiewać swoje mądrości. No i przyjazne dla IBS. W lipcu, tak? 5 lipca są wyniki i od razu jak się idzie po wyniki, to dają świadectwo naturalne. No i jak się nic nie zmieni w moim życiu, wiadomo, wszystko się może w dwa miesiące zdarzyć więc plany są takie, że idę na studia psychologiczne, chcę studiować psychologię. I powtórzę się to, co było na streamie. Dwa cele. Pierwszy to jest image, tak. Bo teraz jak coś napiszę, to mówią mi zamknij mordę, bo nie ma studiów, nie masz matury. Młodzi youtuberzy śmieszkują. Panie Marku, pan przecież matury nie ma, to jak pan może coś mówić? Tak więc pierwszy punkt dla mnie ważny to jest image, no potem mówili, że to psychologia, to też jest, nie daje mi jakby, no, że się tak wrażę, immunitetu na to, żebym był chroniony przed krytyką, no ale to już będzie coś innego, prawda, a druga sprawa jest taka, że ja jestem po prostu roztrzepany, i mam trochę wiedzy. No, mam trochę wiedzy z całą pewnością, całe życie siedzę w książkach, ale ta wiedza jest, po, można by to tak brzydko powiedzieć, porozczłonkowywana. Po Potem redaktor zgłodniał i musiał popracować. O, przepraszam, wyłączę się na chwilkę, dla Państwa będzie to sekunda, ale muszę. Muszę zjeść trochę ciasta, bo naprawdę boję się, czy nie opad mi cukier. Kurde, wypadałoby zmierzyć sobie cukier. Za chwileczkę wracam sobie tutaj, serniczka zjem. Dla zdrowia, można powiedzieć. Szanowni Państwo, polecę standardowym tekstem. Dla Państwa minęła sekunda, może mniej, a tutaj minęło około 3 godziny 2-3 godziny. Zjadłem coś słodkiego, potem znowu coś słodkiego. Potem odpaliłem sobie Herz of Iron, pograłem. ITD, ITP, etc. Szanowni Państwo, troszeczkę zapomniałem, o czym mówiłem, chyba... Audycja z dnia 11 maja. Ten odcinek jest krótki i poświęcony temu, o czym w temacie. Niesamowite! Niespotykane! Po raz pierwszy nie udało się redaktorowi wcisnąć żali lub uszczypliwości dotyczących hejterów. To kiepsko świadczy o jego warsztacie pisarskim. Śmierć nie śmierć powinien umieć zgrabnie wpleść słowa o tym, że hejterzy to ulańcy i że chcą mu wyrwać ręce. Witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, przepraszam, że nie nagrywam w ostatnich dniach. Przyzwyczaiłem Państwa do tego, że nagrywam codziennie, ale po tych wszystkich zawirowaniach maturalnych jestem troszeczkę zmęczony. Usłyszenia muszę odpocząć po tych maturach, muszę trochę złapać drugi, trzeci, a nawet czwarty oddech. Za to pochwalił się, że został wywalony z forum Świętej Pamięci Pana Rządło. Och, pewnie jak zawsze wyleciał za niewinność. I tutaj drugie zaskoczenie. Redaktor powstrzymał się od krytyki zmarłego, zostawił tylko niedopowiedzenie, że zmarły miał coś za uszami. Audycja z dnia 12 maja. Zastanawiam się czasami, czy redaktor nie robi swoją krytyką na złość, wciąż powtarzając teorię prosto zarośniętego zatka Neandertalczyka, chociaż oni akurat nie byli naszymi przodkami. Można by pomyśleć, czy redaktor nas nie słucha, ale wiemy, że to nieprawda. Zastanowiłby się więc czasami nad tym, co mówią krytycy, a on brnie i brnie. Chciałbym dzisiaj w audycji powiedzieć o takiej sprawie, która jest często poruszana. Jest to sprawa może nie jakoś bardzo ważna, jakimś znaczeniu strategicznym, ale mimo wszystko myślę, że jest bardzo to, że jest to bardzo ważne. Chodzi o to, że dużo mężczyzn zadaje sobie mi, ale nie tylko przecież mi, bo nie tylko ja mam wiedzę na te tematy, niedużą wiedzę, tak troszeczkę mam tej wiedzy, bo siedzę w tym temacie, ale dużo mężczyzn zadaje sobie takie pytania. Dlaczego czasem jest tak, siedzą w domu, zakupy zrobione, kasa przyniesiona, śmieci wyrzucone, pies, kot śpi, wszyscy zadowoleni, chałupa posprzątana, chłop gdzieś tam siedzi, nawet nie gra w gierki, czy nie pije piwa, tylko robi coś, co jego ukochana małżonka mu poprosiła, no niech będzie tak nowocześnie, nakazała, to tak trochę brzydko brzmi. No, i nagle, jak to się mówi, jak to wyskakuje królik z kapelusza, nagle kobieta zaczyna krzyczeć na niego, czy jakąś szpilę wbija taką nieprzyjemną. Czy jest to wrzask? Czy jest to jakieś powiedzenie, wypomnienie czegoś? No, i jaka jest odpowiedź na te pytanie, dlaczego tak się dzieje? No, odpowiedzi jest wiele. Chciałbym Państwu przedstawić też jedną teorię. Ona jest szalona, może troszeczkę spiskowa, ale myślę, że skoro sobie tu mówimy o naszych kochanych pszczółkach, ja bardzo szanuję pszczoły, bo pszczoły są bardzo ważne, są przez pestycydy, nie wiem, czy mogę użyć tego słowa, mordowane, a są bardzo ważne dla ekosystemu. No i poza tym pszczoły bzykają. No, <śla> no chciałbym powiedzieć, że ja też bzykam, ale to nie jest prawda. I chciałbym Państwu powiedzieć, że jest taka teoria. Mówi ona. Także tak, ale wracając do tematu. Gdy jeździłem motocyklem, a no muszą Państwo wiedzieć, że ta honda CBR 125 to taki, no taka była bardzo głośna. To zwłaszcza lubiłem zrobić przegazówkę. Więc lubiłem sobie przegazować. No i człowiek sobie zadaje pytanie, po co? Po co takie przegazówki? Po co ten hałas? Ano po to, że to rajcuje, że to jest fajne. I to jest chyba odpowiedź, jedna z wielu odpowiedzi, dlaczego tak ta kobieta lubi ci przypieprzyć nagle, bez okazji żadnej, gdy wydaje się, że wszystko jest w porządku. Ona robi taką przegazówkę. Po co? Po to, żeby zobaczyć jak się denerwujesz, po to, żeby zobaczyć, że ma władzę, to jest coś fajnego. No ktoś powie Marek, co ty gadasz? Władza, jakieś depresje kobiet, co ty gadasz, chłopie? Ty ty na pewno pijany jesteś. Tak, szanowni państwo, właśnie w pięknej wódki, mężczyzna czuje satysfakcję, gdy ma fajne sprzęt, motocyk, samochód. A kobiety tak miliony lat ewolucji stworzyły, że jeśli ona coś powie i mężczyzna reaguje, to znaczy, że ma władzę nad niego emocjami. Ona robi sobie przegazówkę. Ja wiem, że to może tak głupio brzmi, tak? że no, robi sobie przegazówkę. Drodzy słuchacze, oglądacze, wielu z Was pewnie przyszło zastanawiać się nieraz nad naukami przedmałżeńskimi prowadzonymi przez księdza. Części z Was towarzyszy dysonans poznawczy na samą myśl, że osoba, która żyje w celibacie, która nie zna złych i dobrych chwil w związku, z własnego doświadczenia, ma radzić jak stworzyć zgodne małżeństwo. W przypadku audycji komentarzy i książek redaktora ja czuję to samo. Osoba, która nigdy nie stworzyła związku, żyjąca jak eremita na strychu, tłumaczy innym, dlaczego kobiety zachowują się tak, a nie inaczej. Mam wrażenie, że to człowiek, który pasuje do dowcipu. Pyta internauta na czacie, jak zdobyć kobietę? Dostaje odpowiedź. Prawy przycisk myszki, zapisz jako. Jak to się mówi tak brzydko, dać w pizdę. No po co? Żeby poczuć adrenalinkę. Ten ryk Schillinga to jest fajne. I kobiety też to lubią, bo jak chłop reaguje emocjonalnie, to znaczy, że ma się na tego chłopa wpływ. Skoro reaguje na obrazę, to znaczy, że będzie też reagował na komplement, czyli można na niego wpływać. Ma się nad nim kontrolę, a to było przez miliony lat bardzo ważne. Aż być się chce po tych mądrościach. I miliony ewolucji tak stworzyły, że jak kobieta no, miała chłopak, który kochał, no to był taki. No, jak kochasz, no to jesteś podatny na zranienie. Wtedy to oznacza, że kochasz, jesteś związany, jesteś związany, to znaczy będziesz kobietę utrzymywał. Przez setki tysięcy lat, niektórzy mówią, że może i miliony lat ewolucji, nie było ZUS-u, antybiotyków, więc jak kobita była w ciąży, nie mogła się obronić, nie mogła polować, musiała mieć chłopa, który to za nią robił, który ją ochraniał, który przynosił jedzenie, który ona, gdy będzie chorowała, czy będzie po urodzeniu dziecka, będzie przynosił jedzenie, będzie karmił ją i jej syna, czy córkę. Jako człowiek, tak naprawdę no różnimy się od ludzi pierwotnych. Um, ogólnie no, golimy się i tak, dalej, i tak dalej, ale przez te setki tysięcy lat, żeby przetrwać, potrzebne były pewne mechanizmy, tak? um, które warunkowały przetrwanie. Więc jak kobieta miała chłopaka, który był od niej zależny emocjonalnie, kochał ją, reagował emocjonalnie na to, co ona powie, na to, co ona zrobi, to wtedy się czuła bezpiecznie, czuła się dobrze. Jeśli zareagowałeś, potem może być uśmiech, czy coś, a jakbyś nie zareagował, tylko sam się zaczął śmiać, to byś zobaczył, jaka byłaby wściekłość, jaka byłaby reakcja. No bo jak się śmiejesz, no to znaczy, że no nie jesteś tak bardzo zależny, no, pojawia się to poczucie braku bezpieczeństwa. Ale uwaga! Gdy pojawia się u kobiety poczucie braku bezpieczeństwa, no to organizm co robi? Stymuluje kobietę za pomocą hormonów, neuroprzekaźników i tak dalej, żeby ona z chłopa, który nie jest jej uległy, stał się uległy. A czym kobiety najchętniej. Takiego normalnego, jak ja polskiego mężczyznę mogą przekonać do tego, żeby się zakochał, czyli żeby stał się uległy, podległy. No cóż, do serca mężczyzny najlepiej trafia się przez żołądek i krocze. Przy czym u niektórych zaczyna się od żołądka, a u niektórych od krocza. Także temat jest bardzo powiązany, temat jest troszeczkę, no nie jest taki super prosty. Ale też nie jest wcale taki bardzo skomplikowany. Tak naprawdę, jak człowiek pozna psychologię ewolucyjną naszego gatunku, jak to wszystko było przez te setki tysięcy lat, to zrozumie, że no to są wszystko proste sprawy w miarę. Chociaż emocjonalnie są trudne, bo wiedząc to, co się wie, no to człowiek troszeczkę może zwątpić we wszystko, w co wierzył. Także tyle o przegazówce naszej codziennej. Znaczy, no nie mojej, ale kto wie, może kiedyś się ożenię, będę miał dzieci, piątkę dzieci, domek, biały. Biały Potek, Piesek Kotek. Wiadomości prawie z ostatniej chwili. W dniu 13 maja kolejny kontestator działalności redaktora otrzymał pozew. Sam wysyłam olbrzymią liczbę listów, tak, bo tych aktów oskarżenia jest bardzo duża ilość. Kolejne tonery idą jak po prostu, jak, jak ulęgałki. W związku z najnowszą wiadomością dotyczącą pozwu dla kolejnego tak zwanego gnębiciela redaktora, mam parę pytań do pana, panie Włosimierzu. Czy to prawda, że podczas ostatniej rozprawy pan redaktor wyglądał na pogubionego? Witam, pani mamokozy. Zacznijmy od tego, że on w ogóle nie wyglądał i jak dla mnie redaktor najlepiej wygląda przez okno. Pan redaktor jest pierwszy do oceniania po wyglądzie, więc ja ocenię raczej po zachowaniu, czyli behawiorystycznie. Zachowywał się jakby nie wiedział, po co w ogóle przyszedł. I mam wrażenie, że bardziej przyszedł tak naprawdę po to, żeby móc wypić kawę w maku. A yy, samo zachowanie jego na korytarzu, jak uciekał przed panią Oszową yy, i się spieszył, jak mu zadała pytanie, czy powtórzy to, co gadało na nią na audycjach, no to... no. A Marek tylko na to. Prokuratura. Dobrze, dziękuję, do widzenia. sio. No mniej więcej tak to było. Znaczy, nie było do widzenia, sio, ale tak to można tłumaczyć. Ten pseudoprawniczy bełkot, który tam brzmiał miał więcej, że tak, to oddamy do prokuratury, do rozpatrzenia. A to brzmiało tak samo jak w branży hr -owej. Jest taki slogan: dobrze, zadzwonimy jeszcze do pana. No to tak to dla mnie wyglądało. A na moje odpowiedzi na jego te zarzuty, czy na moje takie poruszone niewygodne kwestie, no to no nic nie potrafił odpowiedzieć. Zatkał go. Na przykład na słynne słowa, że tak się nie zachowuje ofiara, albo że jeśli kość obrażają jego własne słowa no to sorry. Czy to prawda, że redaktor chciał na pana wskoczyć podczas rozprawy? Mniej więcej, dokładnie to on mówił, że jak mnie zobaczy na korytarzu sądowym, to będą musieli go trzymać, bo inaczej ja się rozbiegnie i skoczy butem na głowę. I w ogóle. Albo że na sali sądowej też będą musieli go policjanci trzymać w kajdankach skutego, kutego, bo jakie to on przeskoczy przez barierki, weźmie mnie tam dopadnie i że normalnie będzie mnie brał i będą go za nogi ściągać normalnie jak nie wiem, jak ja mi kałtka kapci chyba. Tak to opisowo przedstawia. Powiedzmy, że te opisy trochę nie korelują i mają się nijak... Do postury pana ślicznego, inaczej jak i do, nawet sposobów, w jaki chodzi, jak powłoczy tymi nogami, jakby tam, no nie, wiem, jakby buty były jakieś takie przyciężkawy Czy boi się pan kolejnej rozprawy? Oczywiście, bo takiego natężenia, że nady mogę nie znieść, mogę dostać zawału i umrzeć. Co gorsza umrzeć jako grubol, zanim wrócę na siłownię, a to będzie wstyd we wsi. Nie, oczywiście żartuję, ale no czego to się bać z tej rozprawy? no. Tak, bo mnie pan Małek będzie gonił, tak? No, a potem będę mu ujeżdżał garba. Tak, usiądę na nim i będzie tylko patataj, patataj. A ja co narobiłem? Hmm, w sumie, to, że go parafrazowałem i wulgarnie podsumowywałem. Przede wszystkim określając nie jego, jego osobę, ale jego zachowania. A to, że w sumie wychodziło na określenie jego osoby przez pryzmat jego zachowań, no to, no, okej, okay, trudno, ale nikt Panu Małku nie kazał być dbanym Grzbietem i Stalkerem i Barzantym, że tak to określę. Czemu pan chce gwałcić? Mamy redaktora, bardzo często pan redaktor o tym wspomina. I gdzie ją pan spotkał, poznał, bo żeby gwałcić trzeba mieć namiarę na tę osobę? Ciężkie pytanie, bo zacznijmy od tego gwałcić. Według pana redaktora kobiety się nie da zgwałcić. Gwałt. Tak samo jak depresja u kobiet to jest wymysł, tylko po to, żeby niszczyć biednych mężczyzn. Tak twierdzi pan redaktor. I tak naprawdę to kobiety gwałcą mężczyzn jak już po to, żeby wyciągnąć od nich geny i najpizować ich na alimenty, na dziecko, albo żeby mieć potem dziecko badboja z dobrymi genami, które przeżyje, bo wiadomo, jaskinia pierdu pierdu. Tak jak to pan Marek twierdzi, że ewolucjonizm to wszystko wyjaśnia, gadzi mózg. Aha, i czemu pana małka? Bo znam paru marków. No i już aż odruchowo chcę odróżnić, żeby nie kojarzyć tego niegodziwca z normalnymi markami. Pisał tam o tym, że mężczyzna musi być nieumyty, śmierdzieć alkoholem i papierosami, a więc najpierw spocony, żeby mu waliło spod niegolonego skrzydła, żeby śmierdział potem spod pachy, tak samczo, i żeby kobieta była unieruchomiona albo związana, i żeby ją no używać wbrew jej protestom, to wtedy będzie szczęśliwa, bo będzie czuła się zdominowana i to będzie w endorfin i w ogóle taki wielki wow, i że w ten sposób się kobiety zadowoli, a jak nie, jak tak nie zrobisz, to jesteś betamalgomatem, biały rycerzem i ona cię nie będzie szanować. Opisywał gwałt i doradzał gwałt w swojej książce i Feletonach, bo co też Państwo musicie wiedzieć? Książki pana Małka to są Autoplagiaty złożone bezmyślnie, nawet bez dobrych łączników i przejściówek i modyfikacji z jego już istniejących felietonów. Na przykład felietonu, chociaż dla mnie to raczej fekalietonu, pod tytułem Zdrada Ojca. I ten fekalieton jest dostępny na jego stronie Księga Sukcesów. Tak, wiem, trochę zabawna nazwa, bo jakichś sukcesów, ale no powiedzmy. To jest nazwa własna, którą należy, wziąć w cudzysłów. Poznajmy ją w książkach Pana Małka i w jego dziełach, felietonach i audycjach. I to jest dla mnie i z mojej perspektywy postać literacka. Przedstawiona jako łapówkara, taka trochę Lady Macbeth, taka, taka kobieta niedobra, zła, wredna, zabocza dla dziecka, nadopiekuńcza i no ogólnie śmierdząca dulszczyzną od strony behawiorystycznej, no bo, a co ludzie powiedzą, łapówki dla synalka, nośmy łapówki, ale wzoruje się to tylko na bibliografii yy, w formie książek Pana Małka. Dziękuję serdecznie za rozmowę.